Ale to blacha będzie ucinał, więc nie wiesz, czy utnie. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Jak na trzeciego wyprzedzasz? No! Znajdujemy się już. A jeszcze? Tak czy nie? Będziesz na was... Dobra, będę patrzył na ciebie. Jak zaczęła się twoja pasja do terrorystyki i ogólnie zwierząt? Generalnie do samych zwierząt zaczęła się moją... Znij to. To inaczej. Czekaj. No. Zacząłem zdarzyć. Nie płacz. Proszę się. W końcu ktoś ze mną wybierze. Nie jestem czerwony? Jest. No poczekaj. Będziesz jeszcze równie nic nie śmiał. Czekaj na bok. Dobra. Że mi było. Będzie. Więc ja... Dobra. No dobra. Czekaj, bo płaczę znowu. Zwyszający program emocji. Pytanie. Takie... Wyciskam. Dark my friend. Zapalniczkę. Dobra, już? Ja jednak skupię się na tych pozytywach i zapytam... Jeden raz, że do mnie jeszcze mówisz takiego osobnego. I tak jest, bo mi jeszcze coś mówisz. Dobra, okej. Okay. Pozytywach, skupię się na pozytywach. Czy możesz traktować nas poważnie? To ej, niczego cięcie jednak. Żona cię od samego początku wspierała w tych pomysłach zarówno hodowlanych, jak i filmowych. Czy, nie wiem, dodawała ci tak jakby, to powiedzieć, skrzydeł i motywowała do dalszych nagrań? Jeżeli chodzi o terrorystykę, żona naprawdę mocno mnie wspiera. Gdyż czasami przez nadal po prostu czasu nie mam... Chwila, jeszcze raz. Moją wypowiedź. Nie wiem, czy to jest... Czekałam na to pytanie! A teraz kudłaty doda? Tak, żona jest przy nagraniu. Zabieram cię, naspieram cię, przypomnieć o Regiusach. Dobra, to zrobię cięcie. A się da się. Uwaga. I teraz możesz tak na koniec pozdrawiam cię, żona. Teraz upamiętam, jak chciałem zacząć. Coś to wspominając chyba. Nie. A to co? No. To może że mnie dawno. Które nie wszyscy kojarzą. O, też mam. Can we switch up all the rules? Tym bardziej, że większość gatunków, które mam, bo tylko felsumana madagaskarska jest dzienna, reszta jest z gatunkami nocnymi, więc po prostu albo po próbie, albo po pracy, mimo że zmęczenie daje o sobie znać, mobilizuje się daje radę, żeby zwierzęta były mimo wszystko zadbane, bo to, po to się ma zwierzęta, wiadomo, żeby nie chorowały ani nic. I tyle. Czekaj, może coś jeszcze dodam. Miałem tak ładnie sformułowane odpowiedź. Jak kłamie. Mobilizuje się. Podsumowanie będzie później. No, no. Chyba, że tą wypowiedź. No. To co? Dobra, to czekaj jeszcze tylko. To czekaj tylko. No dobra, czekaj, to... Generalnie... Ne. Łatwo, nie dobra, jest, zależy, ale dalej. Raz. Teraz tradycyjnie może do wjazdów na hodowlę jakieś słowo na koniec. Do kamery, proszę. Kurwa. Dobre słowo. To jest naprawdę... Dziękujemy. To jest bardziej polskie słowo. To jest naprawdę tyle w temacie. O, dobra, więc co? I tu pół godziny później. Zdrawiam moment.
Pozdrawiam mamę. Mamo, przyjdę na obiad. To chciałbym nawiązać do twojego nowego oblicza, które może jeszcze nie wszystkim jest znane, bo miałem okazję się przekonać o tym, że jesteś wokalistą zespołu i może opowiesz coś o tej pasji. Tak, jestem wokalistą w zespole Insomnia. To jeszcze takie pytanie dodatkowe. Kiedy się zdałeś sobie sprawę, że disco polo to droga, którą warto iść? To skąd zobaczyli, ile zarabiają. Miłości głos usłyszysz kiedyś nagle, obejrzysz się i złapiesz miłość żagle. Tylko do kamery patrzę. A jeśli ty posiadasz profesjonalną już lub amatorską. Nie dobra, ale powie inaczej. A jeśli coś hodujesz? Masz zwierzę. Tak, no już mogę? Tak. A jeśli ty masz zwierzę i chcesz się nie pochwalić? I nie masz z nim zrobić blacha przy garbie. Później mi napisze ziomek, cześć, przyjedź na hodowlę, tak, a co masz z trzeszczeniem? Mam żółwia, żółtulicę, króliczka. Okej. No. A jeśli ty posiadasz profesjonalną lub amatorską hodowlę i chcesz się nią podzielić? Chcesz się nią podzielić? Ona ci pojaszczurki. Zapraszamy do schroniska. A, to ja tylko, dobra. Na... Schronisko w Poznaniu czynne od godziny tej do tej. Dobra, to jeszcze raz. No może. I tylko tyle. Profesjonalną bądź amatorską. Hodowlę. Tak. A jeśli ty posiadasz profesjonalną lub amatorską hodowlę i chciałbyś się nią pochwalić, zapraszam do wzięcia udziału w wywiadzie. Opisie. Ja myślę, że to skończysz, co? A jeśli ty posiadasz profesjonalną lub amatorską hodowlę i chciałbyś się nią pochwalić, zapraszam do wzięcia udziału w wywiadzie. Tutaj oraz w opisie będzie link do mojego Facebooka, przez którego możecie się ze mną komunikować. Jeżeli film się spodobał, zachęcam do zostawienia łapki w górę. A jeżeli chcesz być na bieżąco z materiałami, zasubskrybuj kanał wraz z dzwoneczkiem. Również zapraszamy na mojego oraz ekipy WQE Instagrama. A tymczasem do zobaczenia i widzimy się w kolejnym Wieży na Hodowlę. Pozdrawiam. A poza tym również chciałem zaprosić na Noc Naukowców, na której wraz z ekipą WQE będziemy mieli wystawę. Możecie wtedy zajrzeć do nas, zobaczyć nasze zwierzęta, zobaczyć, że są zadbane. Tutaj będzie pokazane, gdzie ona się odbywa, więc zapraszamy wszystkich w imieniu swoim i blaszastych stworków. A tymczasem do zobaczenia i widzimy się w kolejnym Wiedzie na Hodowlę. Ja, panie wiadzie.